Siemaneczko, ludziska! Yo, yo, yo! Co tam, jak tam i w ogóle? Witam w kolejnym odcineczku na kanale. Dzisiaj jest piękna niedziela, piękna pogoda. Troszkę wieje, ale to tam szczegół. Postanowiłem, że przejedziemy gdzieś, wiecie, gdzieś w pola. Dzisiaj w pola jedziemy, bo jakoś asfalt jeszcze jakoś, no nie czuję się pewnie, żeby, wiecie, popierdzielać po asfalcie. No pogoda jest taka, że no grzechem byłoby się nie przejechać, prawda? Teraz można wstać, prawda? Oj tak, mordeczki! W końcu wiosna. Nie no, ale nie no, szczerze uważam, że już wiosna idzie. Ta pogoda jest naprawdę taka, że można czuć ten klimacik wiosenny. Oj co, co wam mogę powiedzieć z rzeczy, które się teraz dzieją? Jeszcze jest to równiutkie. 2 tygodnie na sprzedaż. Do zamknięcia sprzedaży KT. Jeżeli chcecie ludziska, to bym się radził wam śpieszyć, bo to tuż 2 tygodnie zlecą. A jak nie, to co? No zostaje i robię remont. Raczej. Chociaż wolę, żeby się sprzedała, bo już no kurde, taka zajawa na ten duro u mnie siedzi, że serio, pośmigałbym. Ale nie no, supermoto to jest, wiecie, coś jak sobie będę miał co innego, to i tak będę chciał mieć supermoto, bo to jest naprawdę najpiękniejsze, co może być. I zdania nie zmieniłem i nie zmienię, bo naprawdę kto jeździł, ten wie, o czym teraz mówię, prawda? Doły dołkami. Tą drogę pamiętam jak skuterem, bo jeszcze byłem taki mały cycek w gimnazjum. Tak jeździłem przez te pola, wiecie, no żeby się w ogóle, no to zajawa była, co nie było hajsu na jakieś moto, a chciał człowiek sobie śmigać, to się tu przyjeżdżało i to popierdzielało. I tu byłem zasypany, był taki wpis do głęboki dołek, co nie? Znaczy mi się skuterem, to miałem chyba 6 dych, jak dupnąłem przednim kołem. Serio, myślałem, że zamałem to, czy co, bo to serio tak. O, te pole mi chodziło, bo to groźnie wyglądało. Właśnie, tutaj też kiedyś się skuterem jeździło. Też jak z ziomeczkiem jeździłem, z kuzynem. Taka zajawa była, wiecie, we dwóch popierdzielać. A bo czekaj, może to nie tu? Chyba sobie pomyliłem. Albo nie chyba, tylko na pewno, bo jestem w jakiejś dupie teraz. Troszkę wcześniej zajechałem. Aha, takiego pana to widzicie. Daję gaz, no to miejsce może stać. Rifting. Ale serio jest. No jeszcze jest luty, połowa lutego, 16. Kurde, w powietrzu już taką prawdziwą wiosnę. Takie powietrze fajne, takie żwawe, rzeźkie. Naprawdę jakoś w ogóle nie mam teraz ochoty na takie popierdzielanie, tylko samą przyjemność, co nie, że sobie siedzę, jadę. Mordeczki, zapraszam was na mojego Instagrama. Link macie w opisie. Ponieważ to, co się teraz na nim dzieje, to jest naprawdę dla mnie wielki szok. I chciałbym podziękować, bo normalnie to miałem tak, wiecie, po 150 lajków. A teraz ostatnie posty mają bardzo dużo. Ten ostatni, jak sobie siedziałem tak z KTM-em, on ma chyba 500, ponad 500. Serio, fajnie. O to mi chodziło, te pola. I teraz jak miał koło enduro, to było takie popierdzielanie. Oj. A patrzcie, co przed nami jest. Kiedyś jak spałem z kuzynem tutaj niedaleko, znaczy z kuzynem, z żoneczkiem moim, serdecznie, którego pozdrawiam, siema, to rodzisko, czekałem się trochę na to wejść. Czekaj, jestem, jak będzie z tym teraz, co? Wbijamy tam? Hop, hop! Nie ma nikogo. No i tak, lokalizacja niezbyt fajna, ale fajna. Polecam. Krucefix. No co? Idziemy. Tak? Idziemy. Co, ludzisko, wchodzimy. Rękawiczki sobie zostawimy.
ładnie. Patrz, jak mi pociepało. Ajajaj, będzie co myć. Kurde. O co, jak ty gibnie? Ile to jest za 3 metry? 4? Plecak zostawiam, bo aparat jest. Żeby się mu tam nic nie stanęło. Jakieś już strężyny, czy co? To już zaczyna rosnąć. Aha, już trzeba lekko komuś poszedł. Może nie gibnie, co? Katie, ciao, ciao. Oj, zamknięte. O, morda. Wieje trochę. Spoko mi suwa. Czekaj sobie, jak teraz to widzicie. A inaczej, może kamerę depnę? Taki widok z okienka. Bardzo ładnie. Tam Katie. Ale patrzcie, jakaś to z pogody, takie chmury są piękne. Serio, mega. Jakie zdjęcie cykniemy. Oj, tak. Piwko? Warka. No proszę. Leśniczy sobie chyba. W oczekiwaniu dzika, co? Strzela sobie browca. Spryskiwacz też. O, już pusty. Nie ruszał, nie moje. Chyba spadło. On się ubił, ale... Kurde, jakie znalezisko, co? Miał być vlog, wyszedł jakiś pijański. To trochę mi się śmiać teraz. No co, leśniczy sobie dwa piwka wziął i sobie do dni. To jest człowiek, prawda? Oj tak. Oj tak, giska. Ależ to z pogoda. Kryca fix. Nie mogę się napatrzeć na to niebo. Katie gdzie? Ja widać ją? No i tak, co? Jedziemy dalej? Jedziemy. Szkoda tak siedzieć w dupie. Jakie zdjęcie cykniemy. O, to jest dobra myśl. Dobra, tylko teraz tak stąd zejść. W miarę bezpiecznie. Zamkniemy budę. Ale spoko, fajnie. Podoba mi się to. Zamknięty, idziemy. Błagam, żeby teraz się żadna deska nie oberwała, bo dupnie. Ale pierwszy nóżek się poobdziera cały. Nie chciałbym. Ale chyba, czekajcie. Ostatnia, hop. Jesteśmy. No to co? Mam sobie jakieś zdjęcie cyknę. Piwko, piwko zostaje dla pana leśnika. Czyż może jakąś miniaturkę by zrobił? Co? A, zaraz zobaczę, jak zdjęcia zrobię. Oj tak, ludziska. Więc co, widzimy się zaraz z pokładu KTMA. Yo! Oj tak, ludziska. Więc co, zdjęcie już mamy porobione i... Teraz czekaj sobie na paliwa, bo zalałem sobie 2 litry. Tak, tylko 2 litry. A, coś chlapie. Bo to miała być taka przejażdżka, wiecie. Żeby go przypalić, co nie? Patrz, jakie ślisko. Już to nie idzie w ogóle. Jedziemy do chałupy. Chałupy. Jak zaraz się pierdzielę. Oj. O tym właśnie mówiłem. O, w pizdę. Czekajcie, zaraz jak załapię, to zacznie jechać. O tym właśnie mówiłem. Widzicie, jak ładnie jedzie.
Prawie. No i tak bliska. Co, przejdziemy się gdzieś teraz na ulicę kawałeczek, zobaczyć co tam, jak tam. Ej, nie no, muszę wam powiedzieć, że tego piwka się tam naprawdę nie spodziewałem. Tylko że tak no, teraz nie będę jakiś, a patrzcie, leśniczy nas gonią, a sami piwo piją. No kurde no, ty nie pijesz piwo, gościu. No akurat ja jestem taki, że wiecie, ja nie piję alkoholu, ale no, nie znaczy, że każdy taki musi być. O la 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 la. Las jest fajny, ale na supermoto do lasu to raczej średnio. Ale strasznie pić wiatrem, teraz tak czuję takie pociągnięcia, wiem, nie wiem, może słyszycie na mikrofonie. Jest zasłona przeciwwieczna, ja nawet sobie zakleiłem. To jak macie ten wrót powietrza, co nie zakleiłem sobie to? W celu lepszego dźwięku, ja wiem, że to jest wentylacja, to tam pomaga, no ale no, jakoś nie czuję, żebym teraz nie mógł oddychać czy coś przez to, że tam zaklejone. Wiosna, 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 to ty. Tak, kurde, nie no dobra, za tym nie da się nie tęsknić po prostu, powiem wam. Nieważne ile bym nie jeździł, takie popierdzielanie bokiem, to jest no coś pięknego. Przejdziemy się teraz szybko tutaj. Sobie takie kółeczko po wiosce i zawijamy do bazy, co? Wszystko spoko, ale strasznie mocno wieje, aż tak denerwująco. Aż mi głowa sama chodzi. Wiosna! W sumie ten asfalt jest taki, że można ją śmigać po asfalcie dzisiaj. Fajnie, co? Tylko że no, mówię, ten wiatr pizdzi! Tutaj komuś się nie śpieszy. Wiosna, wiosna. Mogę powiedzieć, cieszę się życiem. Nie no, takie motywacyjne kiedyś może się będę gadał, ale to uważam, że to nie, no nie teraz, nie w tym vlogu. Teraz to tutaj każdy chce się rozkoszować tym dźwiękiem 2T. No to jest coś po prostu pięknego, dlatego mówię, że no jak się nie sprzeda, no nie będę płakał. Jak się go machnie, żeby można było śmigać dalej. O, tam idzie pan z kijem. Hungry people? Nie. Ładnie, grzecznie jadę, to nic nie powinno być. Żadnych akcji, awantur. Kruca, fix. No w mordę, aż tak dziwnie mi się gada, wiecie? Jadąc taką pogodę, tak serio, tak mogę sobie jechać, płynąć po tym asfalcie. Nawet nie muszę zapieprzyć, tak rzucić sobie tam piątkę, czwórkę i tak sobie powolutku dyndać. Tylko że no, ta końcówka FM, no wiecie, no do czego zobowiązuje, prawda? Można sobie jechać pięknie, powolutku, żeby nikogo nie wkurzać w tą piękną, jakże niedzielę. Ale teraz się czuję taki... No czuję się jak po dobrym seksie, wam powiem. Jest tak wszystko tak idealnie, tak... taką ulgę, taki wiecie, ten cały stres, to wszystko, co mnie tak dusiło, jakbym teraz tak wyrzucił z ciebie, co nie? No dobra, kiepskie porównanie do seksu, ale... ale wiecie chyba o co chodzi, co nie? Nie, to jest coś pięknego. Czuję, że ta niedziela już jest udana. No mi już, ja już mogę iść spać. A tą niedzielę już miałem, mam taką, jaką chciałem, ale się klamka, jakie rezo.
ta niedziela jest taka, jaka powinna być. Motorek, piękna pogoda. Ale buty takie sobie wybrałem wyższe, co nie? I szczerze, w tych się bardzo fajnie jeździ. Jak stanę, to tak w pizdu wykrzywiają. Ale to nic. Ale to jest fajne uczucie. Jedziemy do chałupy, co? Powolutku można się zwijać. Więc cóż, ludziska, bez zbędnego ględzenia, pierdzielenia. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobała akcja z piwkiem leśniczego. Niech ma chłop, niech się cieszy. Wiesz, no nie będzie tylko strzelał tych saranek, tych dzików, co nie? Czasem no musi się też coś tam godnąć, żeby nie usnąć, prawda? A ja co? Ja jadę, motorek pewnie umyję. No i co? Mordeczki moje, subskrub, jak jesteś tu nowy, wyjdź na Instagram, bo tam się bardzo dużo dzieje i często. Lajkuj, komentuj i wyczekuj nowych odcineczków i zostań z nami na kanale, żeby wspólnie tworzyć tę familię. I ja w ten sposób żegnam się z wami w ten piękny, niedzielny, popołudniowy, słoneczny dzień i życzę wam wszystkim, żeby wam sprzęty służyły, nie psuły się i zawsze było na wahę. Ciao, ciao!